Siemaneczko, to co wam dzisiaj pokażę, z grubsza można by było określić laserowym zbijakiem, aczkolwiek myślę, że taka nazwa mogłaby mu trochę ująć. Przedstawiam wam laserowy nabój treningowy Soul Strike. Kiedy on się golił, powiedz? Kto tego dopilnował? W miejscu, w którym normalna amunicja ma spłonkę, to w tym naboju znajduje się taki przycisk. W momencie naciśnięcia tego przycisku emituje on mniej więcej półsekundową wiązkę laserową, co daje nam zastosowanie takiego bajeru do naszego treningu bezstrzałowego. Po pierwsze, oczywiście zyskujemy punkt trafiania, czyli koniec z zastanawianiem się, czy trafiłem, czy nie trafiłem, czy ten strzał był dobry, czy też nie był dobry, no bo tak naprawdę jak robimy trening na sucho, to nie możemy stwierdzić tego, czy trafiliśmy, czy też nie. Z tym bajerem koniec zastanawiania się. Drugą funkcję, jaką pełni Soul Strike, to oczywiście bycie zbijakiem, co w momencie, kiedy stosujemy taki nabój w swoim treningu bezstrzałowym, pozwala nam znacznie mniej zużywać iglice. Jeśli ktoś miałby wątpliwości co do tego, czy serio tak to działa, że iglice się zużywają, to tak, serio tak to działa. Ostatnio w mojej CZ P10C pękła iglica, a właśnie nigdy nie stosowałem w niej zbijaków. Nie mówię, że jakbym stosował zbijaki, to by nie pękła, ale na pewno mogłaby pęknąć dużo, dużo później. Ostatnią rzeczą, którą zyskujemy z zastosowaniem tego naboju, jest możliwość oceny prawidłowości oddania danego strzału, ze względu na to, że ta wiązka laserowa trwa nie milisekundy, tylko całe pół sekundy, bo w momencie, kiedy broń w momencie oddawania strzału jest lekko w ruchu i mamy w niej taki nabój, to wtedy zarysuje on tak jakby kreskę. Nie będzie on stanowił jednej kropki, tylko zrobi on taką kreskę na naszej tarczy, na naszym celu, co od razu zasygnalizuje nam, że coś mogło być w tym oddaniu strzału. Nie tak, na przykład szarpiemy rozpust, bądź jakiś inny aspekt nie do końca gra. W zestawie razem z nabojem i bateriami przychodzą też do nas trzy takie pomniejszone tarcze z różnymi wzorami. Co jest mega fajne w tych tarczach, to fakt, że są one pokryte z zewnętrznej strony takim odblaskowym materiałem, który jeszcze bardziej uwydatnia widoczność tej wiązki laserowej na naszej tarczy. Wiadomo, jak to zawsze z nowymi technologiami, rodzi się pytanie, jak bardzo skuteczne jest coś takiego. Dlatego teraz rozwijemy sobie wszelkie wątpliwości a propos działania tego bajeru. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to czy jasność tej wiązki laserowej jest, aby na pewno odpowiednio duża, żeby na jakichś różnych odległościach dalej było go widać. Zobaczcie sami. Następnym aspektem, który wypadałoby omówić, jest żywotność tego maluka. Ja mam go od 3 miesięcy i powiem tak, nic złego mi się z nim nie stało, soczewka w ogóle nie poruszyła się, przycisk nie wypadł, nie rozkręcił się, nie pękł, baterii nie wymieniałem jeszcze ani razu, a myślę, że spokojnie oddałem z niego kilkaset, a nawet może i powyżej 1000 strzałów. Także jak dla mnie jest naprawdę bardzo spoko, tak wiem, mam go tylko 3 miesiące, natomiast nawet po tych 3 miesiącach wygląda on jak nowy, więc śmiem przypuszczać, że po dużo dłuższym czasie też nic złego się z nim nie będzie działo, jest naprawdę solidnie wykonany. Kolejne pytanie, jakie się rodzi, to czy będę widział tą kropkę, skoro przyrządy celownicze zasłaniają mi to miejsce, do którego celuję. Tak, będziesz widział kropkę, tylko pod warunkiem, że będziesz celował obuocznie. Jeżeli celuje się jednym okiem, to rzeczywiście przyrządy celownicze zasłaniają tą kropkę i co prawda widać tam lekką poświatę tego lasera, ale stricte samej kropki nie widać. Natomiast jeśli będziesz celował obuocznie, to bez problemu tą kropkę zobaczysz. Ja na przykład strzelam prawo osiowo, prawą ręką prawe oko mam ją wiodące, strzelając obuocznie, lewe oko bez problemu wyłapuje tą kropkę i mogę bez najmniejszego zawahania stwierdzić, gdzie dokładnie padł strzał. Ostatnią zagwozdką, jaka się pojawia, to powtarzalność tej wiązki laserowej. Jeżeli ktoś z was miał kiedyś do czynienia z innymi laserowymi bajerami tego typu, to pewnie wie, że te chińskie szczególnie miały taką przypadłość, że za każdym razem jak wsadzało się je do komory nabojowej, to potrafiły po prostu one strzelać w inne miejsce, emitować tą wiązkę lasera w inne miejsce, przez co były totalnie niepowtarzalne. Jeżeli chodzi o ten laser, problem jest totalnie wyeliminowany. Tak jak się przyjrzycie tutaj w przedniej części tego naboju, jest taka uszczelka, która totalnie wypełnia przestrzeń pomiędzy nabojem a komorą nabojową, przez co jeżeli chodzi o przód, nabój jest totalnie zablokowany w komorze. Jeśli z kolei chodzi o tył, to nabój tutaj jest dużo szerszy niż z przodu, przez co również w momencie, kiedy cały nabój jest schowany do komory nabojowej, to tył także w ogóle się nie przesuwa, ponieważ po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma na to przestrzeni. Teoria teorią, ale w praktyce uwierzcie mi, że serio za każdym razem przez wszystkie te kilkadziesiąt treningów, które na nim robiłem, punkt trafiania miałem dosłownie w tym samym miejscu, także tutaj z czystym sumieniem mogę zapewnić, że naprawdę laser jest mega powtarzalny. Przejdźmy teraz do wad. Osoby, które już mnie oglądają, pewnie wiedzą, co teraz powiem, a dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz na moim kanale, to wiedzcie, że jestem mega cebulakiem i nie wstydzę się tego. I jeżeli ten aspekt nie gra, to dla mnie zawsze największą wadą będzie cena. I tak też jest w tym przypadku. To cacko w takim zestawie, jak pokazywałem wam wcześniej, na stronie producenta kosztuje prawie 150 euro. Jak kiedyś widziałem go na stronie jakiegoś polskiego sklepu, to cena tam dochodziła coś do 600 zł. Dlatego nie jest to mało, nigdy tego nie zrozumiem, czemu strzeleckie rzeczy są tak mega drogie. Zawsze
zawsze będę tego przeciwnikiem, no ale jest jak jest. Kolejną wadą naboju jest fakt, że wiązka laserowa nie uwzględnia parabolicznego toru ruchu pocisku. No, z drugiej strony trudno by było, żeby taki nabój to uwzględniał, no ale jednak trzeba to mieć gdzieś tam z tyłu głowy. Z trzeciej strony nie jest to też jakiś duży minus, ponieważ tak naprawdę na tych 5-10 metrach przesunięcie będzie tak minimalne, że nawet nie warto o nim wspominać, a znaczna większość z Was, znaczną większość swojego treningu bez problemu obrobi z tymi pomniejszymi tarczami na odległości do 10 metrów, także myślę, że nie ma tragedii. Następny minus, jaki trzeba mieć z tyłu głowy, korzystając z tego cuda, no to niestety to ograniczenie światła. W lato, w pełnym słońcu, na przestrzeni otwartej, na odległość dalszą niż metr, dwa metry, może być ciężko z zauważeniem tej wiązki laserowej. I ostatnia jego słaba strona, choć wynika ona akurat z dobrej rzeczy, ale wyciąganie tego naboju. Wyciągnięcie go po włożeniu do komory nabojowej stanowi naprawdę nie lada wyzwanie, choć to świadczy o nim dobrze, bo to właśnie też pokazuje, że ten nabój naprawdę zakleszcza się w tej komorze nabojowej, dzięki czemu jest ta powtarzalność. Natomiast z drugiej strony, jak już za coś płacę taki hajs, no to fajnie by było, żeby taka prosta rzecz, jak ułatwienie wyciągania tego naboju, była po prostu ogarnięta. Nie da się tego naboju po prostu wyciągnąć palcami, nie da się go też wytrzepać z broni, tylko trzeba się wspomóc jakimś wypychadłem. Ja na przykład używam do tego pałeczki do ucha i wspomagam się długopisem. Moje wrażenia po 3 miesiącach używania tego Bayeru. Choć droga, to naprawdę super sprawa. Przełamało to stagnację w moim treningu na sucho i wprowadziło coś nowego. Wprowadziło to naprawdę bardzo fajny smaczek. W moim osobistym odczuciu strzelanie z tym nabojem to niemalże normalnie strzelanie, tylko że bez amunicji. Co prawda wiadomo, nie będzie nigdy tego aspektu huku, odrzutu, podrzutu, natomiast zyskujemy punkt trafiania, czyli to, czego od zawsze brakowało w treningu bezstrzałowym. Co ciekawe, nabój ten bardzo pomógł mi w prowadzeniu zajęć na strzelnicy, kiedy tłumaczyłem kursantom, jak wygląda zerwanie strzału, czym skutkuje zmiana punktu celowania, albo też bez używania zbędnej amunicji można na tym w bardzo fajny i dobitny sposób pokazać, że prawidłowy chwyt i postawa nie są najważniejsze do dodawania celnego strzału. Podsumowując, nie jest to must have, ale zdecydowanie jest to game changer. Jeżeli zaczynasz dopiero zabawę ze strzelectwem, nie masz nielimitowanych zasobów finansowych, bez problemu obejdziesz się i bez tego. Jeżeli siedzisz już trochę w temacie i tak inwestujesz pieniądze w strzelectwo, jak najbardziej polecam. Polecam też wszystkim, którzy na mniejszą, większą skalę prowadzą zajęcia na strzelnicy, szczególnie takie dla osób początkujących, tylko oczywiście trzeba pamiętać o tych warunkach oświetleniowych. Jeśli są one sprzyjające, naprawdę mega, mega fajna rzecz. Fajnie, że dotrwałeś do końca. Jeżeli masz jakieś pytania a propos tego laserka, wal śmiało w komentarzach, na wszystko poodpowiadam. Zapraszam Cię na moją grupkę na Facebooku, w której poruszamy wszelkie strzelecko-broniarskie tematy, link w opisie. Widzimy się w następnym materiale, siemano!